Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie. Myślę, że fascynująca partia przed nami. E Anatolia Karpowa, 12 mistrza świata. Poznamy Karpowa troszkę z innej strony niż takiej gry technicznej. Partia pochodzi z 1979 roku, kiedy to Jan Timman, 28-letni szachista, walczy właśnie z Karpowem, również 28-letnim. Moi drodzy, przejdźmy od razu do rzeczy. Tutaj partia rozpoczęła się posunięciem C4, skoczek na F6 ze strony. Karpowa, skoczek C3. Mamy partię angielską, moi drodzy. E5. Karpow wybiera ruch właśnie pionkiem centralnym. Niekoniecznie trzeba zawsze grać tym samym pionkiem. Takie, powiedzmy, odbicie lustrzane nie jest konieczne. Tutaj białe zagrywają skoczkiem na F3. Uczulam przede wszystkim nad takim zagraniem teraz E4, gdyż ten pionek może mieć spore kłopoty po zagraniu, na przykład skoczek na G5, a jeżeli będziemy chcieli to na przykład bronić Hetmanem tutaj na E5, no to Hetman C2 i pionek chyba ma ogromne kłopoty, więc tutaj nie można tego pionka przepychać za szybko. Skoczek zagrał na c6 z obroną i zauważmy, że wyszły sobie cztery skoczki, wszystko wygląda w sposób fajny i naturalny z tą różnicą, że tu jest pionek centralny, a tutaj pionek boczny powiedzmy w ten sposób i tutaj białe zagrały e3. Oczywiście w partii angielskiej można grać też inaczej, można spróbować grać g3, goniec g2, d3, roszada. Tego typu plany tutaj istnieją. Jan Dieman zagrał e3, goniec e7, dosyć spokojne posunięcie, wyprowadzamy lekko figurkę i d4. Białe tutaj szarpią się do centrum i teraz pytanie, co robić? Czy wybić na D4, czy podeprzeć na D6. No właśnie. Można zagrać to i to tak naprawdę. Myślę, że kwestia wyboru i zależy od czarnych, znaczy w sensie chodzi o to, że kwestia, jakiej, jak, jakiej pozycji czarne pragną w, tej, w, w tym momencie. Bo jeżeli zagramy na przykład D6 i po wybiciu, po wybiciu wymiana Hetmanów, goniec bije na przykład, no pozycja myślę, że dosyć przyjemna dla czarnych. Karpo w takiej pozycji myślę, że grałby bez problemu, lecz zagrał inaczej. Wybił. Tak po prostu. Skoczek wybił na D4. Jeżeli na przykład tutaj pionek wybije na D4, to, moi drodzy, mamy D5. Taki ruch jest bardzo konieczny, jest dobry z tego względu, że otwieramy gońca z C8 i po ewentualnym wybiciu na D5, skoczek wybija ten pionek, zostaje izolowany. To są takie, myślę, że fajne plusiki dla czarnych mogłyby być. Tutaj białe zdecydowały się wybić to skoczkiem, rzecz jasna i w tym momencie rozszada. Szybki rozwój figur to jest bardzo ważne. Biała się teraz zdecydowały na posunięcie takie, e, no myślę, że normalne, aczkolwiek mm, wybicie skoczka, jakbyście ocenili. No bo to jest takie kuszące nieco, bo tutaj czarne muszą zdwoić sobie pionki. Teraz pytanie, którym pionkiem odbić? Z reguły uczymy się zawsze, że odbijamy pionkiem do centrum, czyli pionkiem z B na C. I ta pozycja taka była w partii, moi drodzy. Tutaj Karpow zbił tym pionkiem, lecz. Widzicie tym pionem. Daje też jakieś tam korzyści dla czarnych, z tego względu, że goniec szybko wychodzi bardzo aktywnie po diagonali, gdzieś tam sobie może kicnąć. Druga sprawa jest taka, że właśnie rozwój figur czarnych jest szybszy. Tylko kwestia też tego wykorzystania, rzecz jasna, ale taki minus bym powiedział dla czarnych jest taki, że tutaj są cztery pionki. Jakby doszło do końcówki pionowej, to te trzy pionki z czterema małe szanse mają tak naprawdę. I raczej tylko wygrywanie tej pozycji może być, znaczy może być pozytywne dla białych, dlatego że te trzy piony są w stanie zatrzymać te cztery piony z uwagi na dublaki powstające tutaj C6, C7. No dobrze, moi drodzy. Karpow zbił pionkiem na c6 z b. Goniec e2 w sposób naturalny. Jak grać dalej czarnymi? Oczywiście, naturalne d5. Pragniemy przede wszystkim wyprostować pionki. Lecz tutaj białe nie muszą bić na d5, tylko białe robią roszadę, kończą rozwój i teraz następuje taki ruch, który mi się bardzo podobał Karpowa, to też na pewno się może przydać nam szachistom do nauki z tego względu, że Szukamy sobie figury, która stoi teoretycznie najgorzej. To znaczy, ja bym powiedział, że tutaj wszystkie figury czarnych są w miarę w porządku, nie licząc ciężkich figur. Wiadomo, że wieża B8 istnieje, taki ruch wieża E8, to są wszystko naturalne posunięcia, lecz goniec zagrywa sobie na D6. Bardzo sprytny ruch taki charakterystyczny. Chodzi o to, żeby tutaj uderzać na H2. No właśnie. Czasami występują tam takie fajne opcje z poświęceniem gońca na H2, no lecz nie w tym momencie. I pamiętajmy teraz tak, po takim ruchu, jeżeli białe by się to skusiły na bicie na D5, pionek by wybił i białe by wybiły skoczkiem, to wybijamy skoczkiem. Jeżeli Hetman wybija na D5, to koniec H2, moi drodzy, i tu leci Hetman na końcu na D5. Mam nadzieję, że to jest w miarę przejrzyste. Tak zagrały białe. B3. To też się narzuca z tego względu, że trzeba bronić piona. Znaczy, może nie chodzi, niekoniecznie chodzi o to, żeby bronić piona, bo absolutnie ten pion jest broniony, tylko o wyprowadzenie kolejnej figury. No właśnie, widzimy, jakby goniec stał na G5, to już jest inny temat, inna rozmowa. Goniec musi wyjść. No bo jak nie wyjdzie, to tutaj białe są kiepskie. I teraz następuje ruch bardzo y, sprytny, chytry i przyjemny. W ogóle dobre posunięcie. Hetman na E7. Zauważmy, tutaj y, czarne w tym momencie teoretycznie podstawia opionka nic z tych rzeczy absolutnie zobaczcie tu to jest bardzo fajny motyw hetman e5 z atakiem na skoczka z atakiem na h2 no to bardzo groźne y, są pozycje trzeba uważać ludiec b2 zatem jest brany skoczek w porządku no i teraz czarne przystępują do konkretnych działań mianowicie Bicie na C4. Na taki ruch trzeba się no, odważyć poniekąd, ale też decyzja o takim biciu jest konkretna. Chodzi o to, że tutaj zostają nam zdwojone pionki i teraz jak ten ruch działa, to w porządku. Jak nie działa, to mamy bardzo kiepską strukturę i końcówka może być słaba. W tym momencie to działa. Oczywiście, moi drodzy, zobaczcie, że tutaj w tym momencie w partii zostało zbite pionkiem, ale ja nie byłbym sobą, oczywiście tradycyjnie, żebym nie sprawdził, co by było bicie po biciu gońcem. Zauważmy, że w tym momencie mogłyby być figury tylko na hetmańskim skrzydle, a czarne figury, z kolei mówię tutaj tylko o lekkich, bardzo patrzą w stronę białego króla. Jak się zachować? Otóż wykorzystanie tego, że nie ma tego gońca na tej diagonali, tutaj D1H5 mógłby fajnie wskoczyć skoczek na G4 z bezpośrednim atakiem na króla. No i jasne, że tu są takie posunięcia typu H3, ale to myślę, że po Hetman E5 bardzo niebezpieczna sytuacja by była. Im wyżej pionki wyjdą do góry, tym łatwiej króla atakować, a po takim ruchu na przykład G3. Nastąpiłoby bardzo ładne zagranie. Aczkolwiek nie wiem, czy matowe, ale groźnie na pewno by wyglądające. Skoczek na H2. Po biciu, no nie patrzymy innej możliwości, jak, jak wzięcie ofiary. Hetman następuje, następuje. Zagrywa na H4. Zobaczcie, że nie można wybić pionkiem, gdyż tutaj goniec broni. Związuje. Król na, na przykład zagrałby na G1. Jeżeli król by zagrał na G2, no staram się tutaj, słuchajcie, wszystkie możliwości rozpatrzeć, ale to jest dosyć proste, bo po król G2. Zagrywamy hetman h i dalej co w partii nastąpi. Po 1 oczywiście tutaj by nastąpiło wybicie i tutaj mamy wieczny szach. Czarne mogłyby uzyskać po prostu remis bez dwóch figur. Taki remis powiedzmy no efektowny, efektywny, efektowny, to i to. Jak gramy na przykład z kimś bardzo silnym czarnymi i znamy ten motyw, to czasami jest opcja na zremisowanie pozycji poprzez wiecznego szacha. Myślę, że to też jest bardzo przydatna informacja. Moi drodzy, no cóż... Partii poszło bicie na C4. Jak zagrywa Karpow? Wykorzystuje moment yy, i zagrywa ruch wstępem. Wtrącone posunięcie, można powiedzieć. Wieża B8 się przyda zawsze. Atakujemy gońca. No i teraz tak. Jeżeli tego gońca byśmy obronili pod tytułem wieża B1, no to moi drodzy, mamy pole do popisu. Wieża by mogła zbić gońca, a po biciu. Hetman E5, cały czas ten motyw wisi. Grozi wzięcie skoczka, grozi mat, jeżeli byłoby G3, powiedzmy z zasłonięciem się, żeby nie dostać mata na H2, to Hetman po prostu by wybił skoczka. Dwie figury, lekkie zawierze, to jest e, prawie zawsze ogromna przewaga tej osoby, która te dwie figury zdobyła, tej strony, która te dwie figury zdobywa. E, lecz no, w tym momencie Timon zagrywa Hetman C1. E, już wygląda ta pozycja bardzo podejrzanie, a tak naprawdę zobaczcie, że czarne, Grały bardzo normalnie i wyprowadzały figury bardzo naturalnie, a tu się robią kłopoty. Dosyć, dosyć dziwnie wygląda ten Hetman, ale bronić musi. No i teraz co robią czarne? Otóż Karpow wykorzystuje okazję, że Hetmana, hetmana nie ma na D1 i zagrywa skoczkiem. Pytanie teraz jest takie: czy goniec ma wybić skoczka, czy nie? Otóż e, to by było chyba najmniejsze zło ze strony białych, ale czarne byłyby zadowolone, byśmy odbili. E, pozycja byłaby bardzo ładna dla czarnych ze względu na parę gońców, która e, byłaby zdecydowanie silniejsza. E, myślę, że te piony nie mają takiego dużego znaczenia, gdy tu jest też pionek izolowany. E, zwyczajnie pozycja naprawdę byłaby dobra dla czarnych. Ja w to mocno nie będę wnikał, tylko zobaczmy, co by było dalej w partii. Co było dalej w partii, moi drodzy? G3 nastąpił. I teraz Karpow popisuje się naprawdę arcymistrzowskim zagraniem. Bardzo chytrym, sprytnym, w pozytywnym słowa tego znaczeniu, moi drodzy, wieża E8. Czy ktoś taki ruch by wykonał? O co w tym posunięciu chodzi? Ja za chwilę wyjaśnię i też to się wszystko na pewno rozstrzygnie. Za chwilę będzie widoczne, dlaczego ta wieża jest tak dobrym posunięciem. Przede wszystkim pamiętajmy, że wieża czasem wejdzie do gry typu Coś w tym stylu, aczkolwiek czasami tutaj się przydaje do jakichś poświęceń na E3, różne rzeczy trzeba liczyć w takich pozycjach, i Timan zagrywa, moi drodzy, skoczkiem na D1. No, już widzimy, że jest to ruch taki, no, myślę, że nie najlepszy. Wycofał figurę, co oznacza, że czarne mogą od razu próbować uderzyć na przeciwnika, i właśnie to teraz następuje. Ruch czarnych, moi drodzy, można sobie zatrzymać materiał, spróbować znaleźć, jakie jest rozwiązanie tutaj tejże pięknej kombinacji czarnych. Mianowicie pierwszy ruch może jest do zgadnięcia dosyć łatwo. Skoczek, bije na h To samo, co w poprzednim przykładzie, tylko teraz już nie ma motywu remisowego, moi drodzy. I teraz tak, co by było po zbiciu na H2? W partii tak nie nastąpiło, ale sprawdźmy sobie. H4 mogłoby nastąpić, jeżeli król G2, to samo, dajemy szacha, zbijamy na G3, no i potem e, dalej co w partii nastąpi to samo, oczywiście po tym ruchu wybijamy król H1. I moi drodzy, co dalej? Oczywiście wieża 4 widzimy teraz, ta wieża spełnia bardzo ładną rolę, grozi mat na H4, jak bronić? Się białymi. Otóż wieża F4 istnieje takie posunięcie, ale tutaj czarne mają też odpowiedź. Goniec H3, grozi mat na G2. Więc jedyną, myślę, że obroną słuszną to goniec F1, chociaż pozycja i tak jest tragiczna dla białych, to tutaj byśmy wybili i dalej grozimy matem. Wieża nie może wybić, bo jest mat na H4. Proste, tutaj po prostu. Proste liczenie. E, hetman na D2. No i moi drodzy. Zauważmy, że w tym momencie czarny mają figurę mniej, lecz ten atak na króla jest ogromny i po takim ruchu nie ma co zbierać. Grozi mat na H6. Jeszcze istnieje taka opcja, jak goniec na F6, żeby zagrać na F6 zasłonić. Jasne, można byłoby tak zrobić. Myślę, że zwykłe wybicia gwarantują zwycięstwo czarnym, ze względu na to, że figury się wyrównują. A pionków dużo zostaje po stronie czarnych, a tak zostaje. Teoretycznie spokojnie by tu czarne sobie poradziły. Moi drodzy, w partii było inaczej. Po biciu na H2 zostało wtrącone C5. No i taki ruch trzeba było przewidzieć w momencie, gdy bijemy na H2. Karpow wszystko tutaj przeliczył bardzo dokładnie, moi drodzy, i zbił na F1. E, oczywiście nie można zbić na C5 ze względu na bicie skoczka i nie ma Hetman H4. Zauważcie. Po biciu na F1 goniec... Ach, Chciałoby się. Pionek zbił na D6. Mój drodzy, teraz tak. Zauważmy, że tu jest wtrącony ruch. No grozi zbicie Hetmana, i jakoś tutaj czarne muszą sobie poradzić, bo teraz tak, jakbyśmy na przykład odbili na D6, to tutaj powiedzmy koniec wybija skoczka. Dwie figury zawierzę po stronie białych i myślę, że białe. Miałyby spore szanse, raz, że nie przegrać pozycji, a dwa, że może śmiało walczyć na wygraną, o wygraną. No ale tutaj czarne miały bardzo ładną odpowiedź. Moi drodzy, jak grom z jasnego nieba, skoczek G3. Ła, piękne zagranie. Chodzi o to, że jak tutaj wybijemy hetmana, to skoczek wybija gońca z szachem. Bierzemy hetmana i e, wyrównuje się. Nie wyrównuje się, tu moi drodzy, tutaj czarne mają, miałyby przewagę Materialną bez problemu, jakość więcej, więcej pionów. Nie trzeba chyba tego tłumaczyć, moi drodzy. Bicie na G3 nastąpiło. Hetman wybił na D6. Dużo pionów po stronie czarnych, aż 3, a atak zostaje. Tutaj grozi bicie, więc król zagrywa na F2. H6, sprytny ruch, zobaczcie, że hetman chce się wedrzeć tutaj do przeciwnika i to się uda, bo goniec tutaj pomaga, a przede wszystkim też kontrola punktu e3, skoczek nie może się szybko tam jakoś uaktywnić, powiedzmy w ten sposób. Goniec zagrywa na d4, ten ruch na pewno jest tego typu posunięciem, że blokuje troszeczkę tutaj linię, król może uciekać, no takie tam zagranie, coś grać trzeba. W tym stylu. Hetman dał szacha, król e1. Hetman zbił pionka, król d2. E, I jak grać dalej, moi drodzy? Tutaj Hetman zagrywa na g2. Bardzo precyzyjne zagranie, wiążące e, króla, znaczy wiążące gońca, koniec nie może się ruszyć i grożą czasami takie ruchy jak goniec g4, goniec a6 z opcją wymiany. Skoczek na b2 i goniec a6. Wyprowadzamy kolejne figury do akcji. Otóż po skoczek d3, co zrobić dalej? Obroniliśmy się niby, niby białymi. Lecz nie na długo. Goniec po prostu wybił w tej pozycji. Król wybił. Wieża z B na D8. Te wieże robią fantastyczną karierę na E i D. Linie D i E są tutaj opanowane fantastycznie. Czasami grożą takie opcje jak C5, pamiętajmy o tym. No i przede wszystkim, związania to jest to, co przeciwnicy nasi nie lubią, jeżeli. My im to zakładamy, że tak powiem, te związania. I teraz tak. Goniec na f1 zostało zagrane. Hetman e4 z szachem. Dosyć forsowne posunięcia. Król na c3 za dużego wyboru nie ma. Czasami po takim moi drodzy ruchu jak król d2, czasami się liczy poświęcenia na d4. Warto na to zwrócić uwagę. Przewaga pionów jest tak ogromna, a król jest nieosłonięty. Król zagrał na c3 i c5. A tak na gońca, nie ma wyboru, trzeba wybić. I Hetman C6 cały czas czarne bazują na związaniach, ale tutaj zauważcie, że dwa gońce za wieżę to jest duża przewaga materialna białych. Lecz policzmy piony, są trzy piony, król jest w centrum, pozycja jest totalnie przegrana, ale trzeba jeszcze to wykończyć. To nie takie łatwe, znaczy w tej pozycji w miarę łatwe. Ale też yy, moi drodzy, te ruchy trzeba wykonać. Pamiętajmy o tym. Wieża na B8 z szachem, król na A3. No niebezpieczeństwa tutaj się już dzieją na królu. I wieża na E5. Grozi wzięcie gońca. Więc gońc zagrał na B4. Hetman B6, ruch kończący. Yy, w tym momencie białe się poddały. Ale trzeba wiedzieć dlaczego. Przede wszystkim nie ma obrony w zasadzie po wieża A5 daniem mata, tutaj też jest ciężka sprawa i na przykład jakby wieża zagrała na B1 z obroną, bardzo efektowny ruch by mógł nastąpić, tutaj przypomnę tylko, że wieża E3 wygrywa automatycznie ale Herman A5 jest miłe dla oka i po wybiciu piękny mat na szachownicy, oczywiście wybić nie można, tu na przykład jak król zagrałby na B2 wybijamy, wszystko do końca i myślę, że każdy by sobie w tej pozycji bez problemu Poradził. Moi drodzy, bardzo ładna partia karpowa, trzeba przyznać. Nie tylko techniczne szachy, jak widać, grał, kombinacje nie były mu również obce. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.